Tę konferencję po meczu Lechia Zielona Góra, Gawin Królewska Wola. Trener Janusz Kudyba, trener drużyny gości. Pamiętaj, że dzisiaj lider przyjechał, przegrał znaczącą różnicą bramek, stracił ich aż 5. Czy w związku z tym jest pan mocno niezadowolony ze swoich zawodników, czy jednak docenia pan klasę rywala Lechii Zielona Góra i że to Lechia dzisiaj postawiła tak dobre warunki, tak wysokie warunki pana zespołowi? No powiem tak, myślę, że mój zespół przede wszystkim na początku, w początkowej fazie meczu na pewno nie było podejście tak, jak być powinno. Po 7 zwycięstwach widać, że w moich podopiecznych wdało się samo uspokojenie. Zresztą pierwsze minuty mogliśmy stracić od razu 2 bramki. Uważam, że ten mecz to był taki z gatunku ping-ponga. Dużo sytuacji było w jednej i z drugiej strony. Lechia była skuteczniejsza. No to nie ulega faktowi, że Lechia zagrała bardzo dobry mecz, tworzyli dużo sytuacji, groźnie kontratakowali. Drozdowicz się pokazał dużą klasę i myślę, że w przekroju całego meczu Lechia wygrała zasłużenie. A pan ma pretensje do swoich napastników, bo dzisiaj, szczególnie na początku drugiej połowy, mieliście przynajmniej w okresie chyba 10 minut 3 doskonałe sytuacje do strzelenia gola. Ma pan pretensje, bo tam to były tak zwane piłki meczowe, to mogą odmienić zupełnie przebieg meczu. Oczywiście, że tak. No, przy wyniku 3-2 dla Lechii Mazurek miał 2 razy praktycznie raz z metra do pustej bramki, raz sam na sam. Gdyby to wykorzystał, może by to zmieniło losy meczu. W całości meczu gospodarze okazali się skuteczniejsi i to przeważyło. Ten ping-pong z czego pana zdaniem wynikał? To dla kibiców jak na taką temperaturę najlepsze wyjście, ale dla pana chyba niekoniecznie. Na pewno tak. Myślę, że temperatura właśnie miała duży wpływ na to, że nie było takiej uporządkowanej gry taktycznej. Ja sam byłem zaskoczony podstawą mojego zespołu, bo zwykle gramy zupełnie inaczej kontrolujemy grę w defensywie. Dzisiaj Lechia stworzyła, no nie wiem, 3-5 bramek. Myślę, że jeszcze drugie tyle sytuacji stworzyła. Być może, że taka łańska fantazja w mój zespół już się wkradła, tak powiedziałem. No 7 zwycięstw z rzędu na pewno w jakiś sposób prowadziło dużo chaosu w tym meczu, ale duża rola tutaj Lechii, która doprowadziła do takiej sytuacji. Chyba bardzo udane zwycięstwo z liderem i to no, w stylu, który chyba nie budzi żadnych wątpliwości. No i też jeżeli chodzi o widowisko. Rozumiem, że jest pan bardzo zadowolony. No, każdy byłby zadowolony, jeżeli się wygrywa z liderem i to jeszcze strzelając 5 bramek, aczkolwiek zgadzam się tutaj z trenerem, że sytuacje, które stworzył sobie Gawin na początku drugiej połowy, no, mogą diametralnie zmienić sytuację na boisku. Przypadkowe bramki, które straciliśmy w pierwszej połowie, 2 strzały, 2 celne trafienia spowodowały to, że musieliśmy ten wynik gonić, aczkolwiek weszliśmy w mecz tak w miarę pozytywnie, gra nam się układała, realizowaliśmy te założenia, które wcześniej sobie układaliśmy w całym tygodniu, wiedząc, że dość wysoki poziom i techniczny, i taktyczny prezentuje Gawin. Zneutralizować musieliśmy tutaj środek pola, dlatego trzeba było dużo odbiorów dokonywać i wychodzić gdzieś kontratakami, szukając podań skośno, prostopadłych i jeszcze o skrzydle. I to nam się udawało do momentu tych straconych bramek. Natomiast druga połówka, tak jak się spodziewaliśmy, była dla nas o tyle trudna, zwłaszcza początek, bo zdawaliśmy sobie sprawę, że strzelona bramka trzecia przez Jeremicza do szatni no, zmobilizuje tylko Gawin i będzie trzeba niestety tą obronę taką dość szczelną zachować bez stracenia bramki. To się udało zrealizować i pokłosiem tego były następne kontry, które pozwoliły nam uzyskać następne bramki. A ma pan jakiś pomysł, skąd ta nerwowość w drużynie w obronie w pierwszej połowie? Bo tam było jeszcze kilka takich sytuacji, gdzie zawodnicy jak gdyby nie potrafili zachować zimnej krwi. Wie pan co, ta obrona od 2 tygodni jest poustawiana z powrotem do systemu czwórką w linii. Dlatego jest problem z wychodzeniem. Tutaj zwłaszcza w pierwszej połówce Krzysiek Szeląg miał trudności z realizacją tych zadań i wchodzenie w asekurację za Krzyśka Wojtka Pochylskiego. Plus jeszcze nie dołączali się do tego w odpowiednim momencie nasi środkowi pomocnicy i dlatego ta dziura się tworzyła, gdzie na klepkę mogli wychodzić kilkakrotnie sobie piłkarze z Gawina. A proszę powiedzieć, za tydzień ma być mecz z Koszarawą. Lechia chce zagrać ten mecz? To nie od nas zależy. Prowadzący rozgrywki z Dolnego Śląska mają
tutaj odpowiednie podejmować decyzje. W planie zapisałem mecz Koszarawa-Żywiec na sobotę i wszystko układamy w mikrocyklu tygodniowym pod mecz z Koszarawą. Pan powie, że bo tydzień temu słabiutko, taka w sumie metamorfoza trochę w porównaniu z poprzednim spotkaniem. Lubicie grać z takim mocniejszym rywalem i no. Nie od dziś obserwuje pan mecze Lechii i zdecydowanie zdaje sobie pan sprawę, że nie jesteśmy ani z zawodnikami z warunkami fizycznymi po 1,90 m, ani nie preferujemy gry takiej typowo angielskiej. Musimy szukać w tych plusach, które posiadamy tej gry. Jeżeli nadarzy się przeciwnik z górnej półki, tak jak Gawin, który też umie pograć ładną piłkę, tak jak pan powiedział wcześniej, dla kibiców, to myślę, że ten styl grania bardziej nam leży, aczkolwiek nie jestem zadowolony, tak jak już wielokrotnie mówiłem, z postawy w Katowicach. I myślę, że w jaki sposób chłopcy chcieli się zrehabilitować tutaj kibicom na własnym boisku, bo ostatni raz oglądali nas z żarami i też nie mieli przyjemnych min na pewno.